Prawdy o woli Bożej odnowią Kościół i przemienią oblicze ziemi. Kochany bracie, kochana siostro, Jezus bardzo wiele wyjaśnia Luizie, bardzo konkretnie pokazuje jej, co musimy przejść, aby wola Boża zatriumfowała. Słuchajmy się w te słowa, by nie tylko to przyjąć w umyśle, ale by to rozważyć. Słowa Luizy. Myślałam sobie o tym wszystkim, co zostało napisane w tych ostatnich dniach i mówiłam sobie, że nie były to rzeczy konieczne ani poważne. Mogłam nie przelewać ich na papier, ale posłuszeństwo tego wymagało i byłam zmuszona wypowiedzieć fiat, nawet w tej kwestii. Ale kiedy tak rozmyślałam, mój ukochany Jezus powiedział do mnie: Córko moja, wszystko było niezbędne, aby dać poznać, na czym polega życie w mojej woli. Gdybyś nie powiedziała wszystkiego, mogłoby zabraknąć zalety sposobu życia w mojej woli, a zatem nie mogliby uzyskać pełnego efektu życia w mojej woli. W mojej wszechwiedzy widzę, że pisma te staną się dla mojego Kościoła jak nowe słońce, które wzejdzie pośród niego, a ludzie przyciągnięci jego olśniewającym światłem będą usiłowali się przemienić w to światło, uduchowić się i przebóstwić, dzięki czemu Kościół się odnowi i przemieni się oblicze ziemi. Nauka o mojej woli jest najczystszą i najpiękniejszą nauką. Nie wpływa na nią żaden cień materii ani interesu, zarówno w porządku nadprzyrodzonym, jak i w porządku naturalnym. Jak słońce będzie więc najprzenikliwsza i najbardziej płodna oraz najmilej widziana i najbardziej przyjmowana, a ponieważ jest światłem, sama da się zrozumieć i sama utoruje sobie drogę, nie będzie budzić wątpliwości ani podejrzeń błędu. A jeśli jakieś słowo nie będzie zrozumiałe, to z powodu dużej ilości światła, które przyćmiewając umysł ludzki nie pozwoli im zrozumieć pełnej prawdy, ale nie znajdą żadnego słowa, które nie byłoby prawdą. Co najwyżej, nie będą mogli go w pełni zrozumieć. Mając więc na uwadze dobro, które widzę, nalegam, abyś niczego nie pomijała w pisaniu. Jedno słowo, jeden efekt, jedno porównanie o mojej woli może być jak dobroczynna rosa dla dusz, tak jak dobroczynna jest rosa dla roślin po upalnym dniu, jak ulewny deszcz po długich miesiącach suszy. Nie możesz zrozumieć całego dobra, światła i mocy, które się znajdują w jednym słowie, ale Twój Jezus to zna i wie, komu ma posłużyć i zna dobro, jakie ma przynieść. Gdy to mówił, ukazał mi stolik pośrodku kościoła, a na nim wszystkie pisma na temat woli Bożej. Wielu czcigodnych ludzi otaczało ten stolik. Zostali oni przemienieni w światło oraz przebóstwieni i jak szli, przekazywali owo światło tym, których spotykali. A Jezus dodał: Z nieba zobaczysz wielkie dobro, kiedy Kościół otrzyma ten niebiański pokarm, który umacniając go, odrodzi go do jego pełnego triumfu.
Jak dobra to nowina dla każdego z nas, dla całego Kościoła Świętego, który zostanie oświecony, który zostanie odnowiony, uświęcony Duchem Świętym. Prawda o woli Bożej będzie coraz bardziej znana, będzie oświecać i doprowadzi do triumfu, do pełnego triumfu Kościoła. Jak cudowna to nowina dla Ciebie i dla mnie, bracie i siostro, że Bóg chce tak wszystko poprowadzić, aby nastało Królestwo Woli Bożej. Nawet jeśli wszystkiego nie rozumiemy i nie pojmujemy, tak jak zapowiedział Jezus Luizie, wystarczy ufać, czytać te pisma, wsłuchiwać się w ich treść, bo ten czas nadchodzi. Kiedy nadejdzie to królestwo? Mój ukochany Jezu, kto wie, kiedy nadejdzie to królestwo? A On, córko moja, nadejście zbawienia wymagało 4000 lat, ponieważ naród, który się modlił o przyszłego Odkupiciela i gorąco go pragnął, był najmniejszym narodem o ograniczonej liczbie. Natomiast ci, którzy należą do mojego Kościoła, stanowią więcej narodów i są liczni. Och, jakże bardziej są rozlegli niż tamci. Tak więc liczba skróci czas. A co więcej, wiara dociera wszędzie, co nie jest niczym innym, jak przygotowaniem do Królestwa mojej Bożej woli. Kochany bracie, kochana siostro, żyjemy w czasach przygotowania do Królestwa Woli Bożej. Królestwo Woli Bożej nadejdzie. Dla Ciebie i dla mnie. Wierzysz w to? Czy tego pragniesz, bracie, siostro? Wszystko jest gotowe. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i rozpowszechnić moją wolę. Córko moja, ów krąg to moja odwieczna wola, która obejmuje ogromne koło wieczności. Wewnątrz tego kręgu znajduje się wszystko to, co moje człowieczeństwo uczyniło w woli Bożej, aby wybłagać spełnienie mojej woli, jako w niebie, tak i na ziemi. Wszystko jest przygotowane i wykonane. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i dać poznać moją wolę, aby człowiek mógł ją posiąść.
Kiedy przyszedłem na ziemię, aby odkupić człowieka, powiedziano o mnie, że będę zbawieniem i upadkiem dla wielu. Tak też i teraz się powie, że moja wola albo będzie wielką świętością, ponieważ moja wola jest całkowitą świętością, albo upadkiem dla wielu. Zobacz, że kiedy się krąży po tym kręgu, trzeba spoglądać od wewnątrz, nigdy od zewnątrz, bo wewnątrz jest światło, wiedza, moja siła i moje czyny jako pomoc, zachęta i życie, aby można było nabyć życie mojej woli. Na zewnątrz nie ma tego wszystkiego. Stworzenia znajdą ciemność i mogą wpaść w przepaść. Bądź więc uważna, wpatruj się zawsze w moją wolę, a znajdziesz pełnię łaski do życia w mojej woli. Kochany bracie, kochana siostro, to zaproszenie, byśmy żyli w Jezusie, słuchając Go, czerpiąc z sakramentów, czytając Słowo Boże, by żyć w Nim, bo w Nim jest światło, na zewnątrz Niego jest ciemność, a w ciemności czeka nas przepaść. Każdy z nas ma wybór. Królestwo woli Bożej jest odwiecznym dekretem Boga. Konieczne jest, żeby się objawiło pomimo ludzkich sprzeciwów. Całe nasze zwycięstwo polega na tym, że nie mogą nam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcemy. Mogę Ci więc mówić o mojej odwiecznej woli, a Ty możesz mnie słuchać. Żadna siła nie może nam w tym przeszkodzić. To, co Ci mówię o mojej woli, nie jest niczym innym, jak realizacją naszego dekretu, uczynionego odwiecznie, w porozumieniu naszej Trójcy Przenajświętszej, w którym moja wola ma ustanowić na ziemi swoje królestwo. Nasze dekrety są nieomylne i nikt nie może nam przeszkodzić w ich realizacji. Tak jak stworzenie i odkupienie były naszym dekretem, tak też naszym dekretem jest królestwo naszej woli na ziemi. Musiałem więc ukazać dobra zawarte w naszej woli, jej zalety, jej piękno oraz cuda, aby wypełnić ten nasz dekret. To dlatego istnieje potrzeba, abym tak dużo z Tobą rozmawiał w celu wypełnienia tego dekretu. Córko, by to osiągnąć, chciałem zdobyć człowieka siłą miłości, ale ludzka przewrotność mi to uniemożliwia. Użyję zatem sprawiedliwości, zmiotę ziemię. Usunę wszelkie szkodliwe stworzenia, które jak trujące rośliny zatruwają te niewinne. A kiedy już oczyszczę wszystko, moje prawdy znajdą drogę, aby tym, którzy przeżyli, dać życie, balsam i pokój, które moje prawdy w sobie zawierają. Wszyscy przyjmą wolę Bożą i dadzą jej pocałunek pokoju. I ku zażenowaniu tych, którzy jej nie uwierzyli, a nawet ją potępili, będzie panowała, a ja będę miał na ziemi swoje królestwo. Moja wola będzie wypełniana jak w niebie, tak i na ziemi. Dlatego powtarzam Ci, nie zmieniajmy niczego.
Podążajmy naszą drogą i będziemy święcić zwycięstwo. Oni niech podążają swoją własną drogą, na której znajdą zamieszanie i wstyd samych siebie. Stanie się z nimi jak ze ślepymi, którzy nie wierzą w światło słońca, bo go nie widzą. Pozostaną w swojej ślepocie. A ci, którzy je widzą i w nie wierzą, będą się cieszyć i chlubić dobrem światła z największą radością. Kim my dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy jak ci ślepi, którzy nie dostrzegają światła? Czy też raczej pełni wiary oczekujemy tego Królestwa Woli Bożej z tęsknotą? Spójrz, bracie, siostro, w swoje serce. Kim jesteś dzisiaj, w tej chwili? Czy jesteś pełen lęku, czy też ufasz Bogu? Żadna siła nie może nam w tym przeszkodzić. Żadna siła Tobie, Trójco Święta, nie może w tym przeszkodzić. Wierzę w to. Trójco Przenajświętsza, wierzę. A Ty, bracie, siostro, wierzysz? Nasze dekrety są nieomylne. Nasze dekrety są nieomylne. I nikt nie może nam przeszkodzić w ich realizacji. Nikt nie może. Tak jak stworzenie i odkupienie były naszym dekretem, tak też naszym dekretem jest Królestwo naszej woli na ziemi. Musiałem więc ukazać dobra zawarte w naszej woli, jej zalety, jej piękno oraz cuda, aby wypełnić ten nasz dekret. To dlatego istnieje potrzeba, abym tak dużo z Tobą rozmawiał w celu wypełnienia tego dekretu. By to osiągnąć, chciałem zdobyć człowieka siłą miłości, ale ludzka przewrotność mi to uniemożliwia. Użyję zatem sprawiedliwości. Zmiotę ziemię, usunę wszelkie szkodliwe stworzenie, które, jak trujące rośliny, zatruwają te niewinne. Bóg użyje sprawiedliwości. Zmiecie wszelkie szkodliwe stworzenie, które zatruwają te stworzenia niewinne. To jest sprawiedliwość Boga. Kochany bracie, kochana siostro, to nas czeka. Bóg jest z nami, jest dobry i sprawiedliwy. Wierzysz w to? A kiedy już oczyszczę wszystko, moje prawdy znajdą drogę.
aby tym, którzy przeżyli, dać życie, balsam i pokój, które moje prawdy w sobie zawierają. Wszyscy przyjmą wolę Bożą i dadzą jej pocałunek pokoju. I ku zażenowaniu tych, którzy jej nie uwierzyli, a nawet ją potępili, będzie panowała, a ja będę miał na ziemi swoje królestwo. Moja wola będzie wypełniana, jak w niebie, tak i na ziemi. Kochany bracie, kochana siostro, czy pragniesz tego oczyszczenia, by wola Boża była wypełniana, jak w niebie, tak i na ziemi? Rozważ to w sercu swoim. Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić, stąp ognia stąp. Przyjdź oczyść serce me, pragnę być święty, Tobie oddany Panie, chcę zawsze być święty. Tobie mój mistrzu na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty. Oczyść serce me z najtajniejszych grzechów, oczyść mnie, stąp ogniu stąp. Przyjdź oczyść serce me, pragnę być święty. Tobie oddany Panie, chcę zawsze być święty. Tobie mój mistrzu na zawsze oddany, gotów by służyć Ci. Gotów by służyć Ci. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka świat stęskniony. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka każdy człowiek. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka świat stęskniony. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czekam, bardzo czekam ja. Razem ze mną, bracie, siostro, śpiewajmy. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka świat stęskniony. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka każdy człowiek. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czeka świat stęskniony. Przyjdź Jezu, przyjdź, na Ciebie czekam, bardzo czekam ja. Przyjdź królestwo Twoje, Jezu.
Boże Ojcze, Duchu Święty. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Mówię świadomie tu i teraz. Amen.